Witamy wszystkich szczerze zainteresowanych niebocentryzmem. Dzisiaj znów mamy, mamy dwie twierdze gwiazdy. Bardzo ciekawe tematy. Ja tym tematem się interesowałem już od początku funkcjonowania internetu, kiedy jeszcze we Wrocławiu w pracy, tam gdzieś było dojście do takiego internetu na okrągło, takiego całodobowego, po prostu bez ograniczeń i tak dalej. Ja on funkcjonował. Było takie przyłącze. Ja się tym interesowałem. No i chcę tutaj, tak, mamy twierdzę gwiazdy, dwie. Zacznijmy tak. Geograficznie, gdzie powędrujemy? Do Drezna i powędrujemy do Lipska. Tak, i to bardzo ciekawe tematy są, ponieważ co możemy powiedzieć? Dlaczego je potraktowano tak, a nie inaczej? Za chwilę właśnie o tym powiemy. Potraktowano. No właśnie, potraktowano. Co zrobiono? Zniszczono. I niszczono w czasie II wojny światowej. Natomiast sam mechanizm niszczenia jest bardzo symptomatyczny i bardzo sugestywny na tyle, że Państwo wyciągnęli sobie odpowiednie wnioski. No to teraz zaczynamy od Drezna. Tu poświęcimy trochę czasu. Twierdza gwiazda. No, twierdza gwiazdy zawsze jest masa artefaktów. Zawsze jest masę fundamentów chociażby, na których budowano bardzo różnorodne zabytki. Ale pytanie, co tam było pod ziemią? Jakie tunele? Do czego prowadziły? Na co wskazywały? No, takie różne rzeczy. No i nagle koniec mamy rok 1945, koniec wojny. 13-14 lutego i nagle jest wielkie bombardowanie. Takie w ogóle jako cel dla bombowców to jest bez przemysłu, bez niczego, nawet bez artylerii przeciwlotniczej, bo została wycofana przez Niemców na front. A więc flak nie działał tak jak działał w innych miastach niemieckich przez całą wojnę od tych dużych nalotów. To był bardzo duży nalot. Tam było około 800 brytyjskich Lancasterów, czteromotorowców i czteromotorowce mamy amerykańskie B-17. No, to są bombowce strategiczne, amerykańskie. Oni tutaj zrobili właśnie taki nalot z tych bombowców w takim mniej więcej składzie. Mamy 800 plus 300, ale jeszcze trzeba co najmniej dorzucić 250, albo inaczej powiemy, na Drezno leci wszystko co lata. No a dlaczego? No, mniej więcej Amerykanie mieli swoje możliwości wykorzystane, te 300 bombowców. Natomiast Anglicy, oni byli jeszcze wsparci jedną rzeczą taką ciekawą. Otóż z nad Atlantyku, Morza Norweskiego, z okolic Islandii wycofano co najmniej 250 Lancasterów, które patrolowały Atlantyk w celu wyłapywania, ścigania niemieckich ubotów. Zawsze jak był duży nalot w Niemczech, to zawsze wycofywano co najmniej 250. Ale tutaj leciało wszystko lato, ponieważ ubotów nie można było się już bać w lutym 1945 roku. Koniec wojny. I proszę, proszę bardzo. Twierdza gwiazda tak zbombardowana. Tutaj były dwie rzeczy. Zniszczenie artefaktów. Te, które zostały, czyli tam jakichś fundamentów, tuneli, to co było w tych tunelach. No to są na pewno takie rzeczy, które zadawano by pytania. Zadawano by pytania. Skąd jest to, tamto i tak dalej. Więc to nie mogło się zostać. Obecny system musiał to wszystko dość skutecznie zniszczyć, żeby nikt nie zadawał pytań. I mamy takie szczegóły, które bardzo są zastanawiające. One mówią o tym właśnie, no ile tych ludzi zginęło, powiedzmy, no właśnie. No kto tam był? Tam było około miliona ludzi. No i praktycznie przy tym bombardowaniu Drezna pojęcie
jak to powiemy, pojęcie Hiroshimy i Nagasaki razem wziętych, to jest pikuś. Zresztą był milion, ale kogo? Właśnie, milion. Kogo? Myślicie, że to Niemcy? Niektórzy mogą się na przykład mówić, no dobrze im tak. No, powiedzą dobrze im tak, no, no dobrze. Teraz powiem jeden szczegół. Bardzo ważne. Tutaj są oficjalne dane i nieoficjalne, robione przez też naukowców, które były jakby wyłapywane przez polskich patriotów. Otóż tak. W niemieckim społeczeństwie ile jest genotypu Atta, czyli genotypu. Ile jest tego genotypu polskiego? No, ile ono jest? No, oficjalnie przyznają się, Niemcy się oficjalnie, władze niemieckie przyznają się do 15% tego genotypu, tego polskiego genotypu. Natomiast nieoficjalni naukowcy grzebiący temat, i to przez wiele lat, między innymi pan Rafał Gawroński, jeden z polskich patriotów, on też jest gdzieś tam na YouTubie, to on ma temat swojego bloga. Słuchajcie, to te wszystkie, oni się przyznają, znaczy oni określają to na 35%. A więc to, że oni mówią po niemiecku, ale to są my, Polany, Hiperborejczyki. Hiperborejczycy. Poza tym to są takie, kogo to są tereny, słuchajcie. No jak my mamy Drezno i Lipsk, dzisiaj będziemy analizować, no ma Drezno już tutaj omawiamy. Drezno tych tak zwanych mieszkańców, no tam było milion, pełno robotników przemysłowych. Przymusowych. Przymusowych, tak. I uchodźców. Tak, i kogo? Uchodźców. I uchodźców jeszcze z Dolnego Śląska. Też Polan, Hiperborejczyków. A więc tam była bardzo, bardzo dużo właśnie tego odsetka Hiperborejczyków Polan. O, właśnie, to chcę no, tu powiedzieć. I tutaj była ofiara, wielka ofiara ogniowa. I spory trwają do dzisiaj na ten temat. Ile zginęło, ale podawane są 500-600 tysięcy, ale mówię, to że ich tam było milion. Tak. To są nieoficjalne, bo oficjalnie się mówi, że 25 tysięcy i te szacowania zakończono w 2011 roku, słuchajcie. Ucięli temat, o może tak, tak. Bym powiedział. Ucięli ale temat celowo. Nieoficjalnie się mówi, że nawet ponad 500 tysięcy, pół miliona. No pół miliona, tak, o właśnie. A więc takie miasto sobie na uboczu, ale po prostu trzeba było zrównać, trzeba było wykorzystać, czyli Brytyjczycy mieli bomby fosforowe, napalmowe mieli Amerykanie, no i była masakra, specjalnie przygotowano bombowce, odpowiednią liczbę, mało tego, ustawili się wszyscy, takie miasto jak Drezno mogło być w ciągu dwóch, góra, trzech tygodni zajęte przez armię radziecką, od lutego licząc, a niestety Armia Radziecka sobie spokojnie czekała. Ona sobie czekała, powiedzmy, te dwa tygodnie jazdy, przesunięcia się tych armii, nie? Oni sobie tutaj na tego, a więc to nie było dla nich problemu zatrzymać, a mało tego, ustawili się wszyscy w Liwadii, czyli w Jałcie, że będą bombardować Drezno. Wszyscy się ustawili. I się ustawili na wielką masakrę. Tam może dopieli tylko swój projekt na tak. Ostatni guzik, tak. To w ogóle było oficjalnie dopieli. To było bezsensowne, bo kiedy wojska radzieckie zbliżały się do Drezna i w ciągu dwóch tygodni by tam były i rozjechały czołgami, zdobyliby miasto, to podjęto decyzję, żeby wywalić, słuchajcie, tyle pieniędzy, tyle kasy na to, żeby ściągnąć wszystko, co lata i żeby zbombardować Twierdzę Gwiazdy. Twierdzę Gwiazdy z artefaktami. O właśnie. I jeszcze mało tego masę. Polan trzeba było, chociaż oni tam już no, mówili po niemiecku, ale trzeba było tych Polan spalić żywcem. No i najprawdopodobniej po to, żeby inna nacja mogła tam zamieszkać. No właśnie. No to są właśnie takie rzeczy. No to teraz w porządku. Drezno mamy.
Ja się interesuję od 1995 roku, od początków internetu tym tematem. Widziałem, jak pewne dane pojawiały się, znikały. O. Także następna jakby ciekawostka, no jak, dlaczego to znikały, to... I dopiero dziś dostałeś odpowiedź, że to chodziło o twierdzę gwiazdy. No właśnie, mnie to zawsze interesowało, dlaczego Drezno zostało zbombardowane. Popatrz, tam nie ma nic. No w ogóle nie zwracałem uwagi w tamtych czasach, że tego, tylko mnie interesowało, no tak ogromny tego. No i się wszyscy przyznali się, wszyscy się przyznawali do czego? Wszyscy się no, przyznawali do tego, że to było tak dużo ofiar. O, właśnie, do tego się przyznawali. I mnie to tak samo wtedy zainteresowało, dlaczego tak to właśnie było w takich ilościach, no, gdzie no, Hiroshima i Nagasaki topiło się przy tym układzie. Jeżeli chodzi o liczbę, powiedzmy, ofiar, to tam opisy, powiedzmy, tych bombardowań, opisy tego, to tam w szczegółach możecie częściowo, jeszcze chyba tam się znajdą jakieś materiały, gdzie rzeczywiście tam coś poczytacie, zobaczycie tą masakrę praktycznie. No przecież tych ludzi z Dolnego Śląska, czy z innych części Niemiec, ktoś tam skierował, że nagle się zrobiło milion, ponad milion. No, nikt sobie tego po prostu nie wymyślił sam, że a my sobie uciekniemy do Drezna. No ktoś ich tam musiał, słuchajcie, kierować i to celowo, żeby ich później spalić. Słuchajcie, jeśli się zagłębicie w ten temat, to zobaczycie, jak potworne to było. Ludzie palili się żywcem. Wiry, które powstawały podczas tak zwanego huraganu ogniowego, ponieważ ten ogień miał taką siłę, wiry wciągały ludzi żywcem. To są straszne rzeczy. Zresztą chcecie, to się zainteresujcie, my nie będziemy tutaj poświęcać temu czasu, bo to też są negatywne bardzo emocje. Natomiast no, sprawdźcie sobie, jeśli chcecie, ale naprawdę to, co tam się działo, to była rzeźnia palących się ludzi. Ludzie się wtapiali w asfalt. Albo wyparowywali albo w ogniu. Albo wyparowywali. Dlatego też było ciężko ustalić dokładnie liczbę tak. tych ofiar. Natomiast nieoficjalne informacje mówią, że nawet milion osób mogło się tam znajdować właśnie przez to, że masa uchodźców tam podążała właśnie. I robotników przymusowych. I robotników przymusowych też. A kto był tym robotnikiem przymusowym? No wiadomo, Polany. A to, że mówili po niemiecku, to wiadomo, oni byli zgermanizowani. Także... No tak, bo to są, jak się ten teren kiedyś nazywał, to byli Serbołużyczanie. Aha, do dzisiaj została część Polan, która oficjalnie w Niemczech funkcjonuje i nazywają się Serbołużyczanie. Ich jest 13 tysięcy, zajmują pasek od Budziszyna właśnie do Drezna. Ten pasek zajmują ziemi. Właśnie te 13 tysięcy tam mniej więcej mieszka, czyli Budziszyn, Drezno właśnie w tym pasku. Jak popatrzycie na mapę, to zorientujecie się. Mają własny język, stroje ludowe podobne do polskich. Język, słuchajcie, jak zaczynają gadać, to słuchajcie, to ich zrozumiecie. Nie ma mocnych. Ja chciałabym powiedzieć, że wszystkie te właśnie, tutaj jeśli chodzi o Drezno, pojawia się aspekt właśnie zniszczenia całkowitego. Widocznie Drezno było bardzo ważną twierdzą gwiazdą. Ona przetrwała przez te tak zwane potopy szwedzkie i trzeba ją było całkowicie zlikwidować. Ja dzisiaj jeszcze wyjaśnię Państwu dlaczego, ponieważ niszczenie tych artefaktów miało swój oddźwięk nie tylko materialny, fizyczny, ale również duchowy, tak samo jak składanie z Polanów ofiar całopalnych. To wiecie o tym, że składa ofiary się po to, żeby mieć powodzenie w jakimś przedsięwzięciu, prawda? No to się składa swojemu bożkowi ofiary całopalne. Także wszystko to miało wymiar nie tylko fizyczny, materialny, ale też duchowy. Spalenie tych ludzi żywcem miało służyć też temu, i palono nie tylko w Dreźnie, ale wiecie, że palono w obozach koncentracyjnych. Słuchajcie, Warszawę też nam zbombardowano i też ludzie tam ginęli i też palili się żywcem. Także to wszystko miało służyć temu, żeby stało się to, co mamy dziś.
co mamy dziś. Złamano nas strachem, zaczęto nas łamać wtedy od potopu szwedzkiego. I poprzez strach uzyskali dziś to, co mamy. Zabrali nam nadzieję. A nadzieja jest najważniejsza. Pamiętamy, kiedy poznaliśmy wszyscy niebocentryzm, to dostaliśmy nadzieję, prawda? I bardzo was prosimy, żebyście tej nadziei się trzymali. Ale o tym powiemy w jakiejś kolejnej części, bo mamy ważne informacje dla was. Natomiast dziś chcielibyśmy powiedzieć właśnie o Dreźnie i o Lipsku. I przejdziemy teraz do kwestii z Lipskiem. Lipsk podobno pochodzi od słowa lipa i to od, i oni tam oficjalnie się przyznają, że jest, że było to słowiańskie miasto. Zresztą poczytajcie sobie o całej Saksonii. To były tereny Polanów. Jest to też twierdza gwiazda. Tutaj już widać wyraźniej, jak się kształtuje. Oczywiście przepływa koło niej rzeka, która się nazywa Biała. No wiecie co, wyleciało mi teraz z głowy. No jest tam rzeka, czyli pojawia się aspekt wody, który towarzyszy praktycznie każdej twierdzy, gwieździe. I słuchajcie, co mnie zaintrygowało z Lipskiem? Lipsk, nie wiem, czy już to powiedziałam, Lipsk pochodzi od nazwy lipa i to mi od razu przywodzi na myśl, że są to sfałszowane jakby nazwy. Drezno czy Lipsk, bo zapewne wtedy nazywały się inaczej. No, oczywiście oni na nas mówili jak Hiperborejczycy. Hiperborejczycy, tak. Hiper, może myśmy się sami tak nazywali. No, nazwa przetrwała i nagle dostała sensu tego właściwego. Słuchajcie, jeśli chodzi o Lipsk właśnie, to doszukałam się i tego nie znajdziecie akurat w polskiej Wikipedii, ani ja szukałam w polskim internecie, natomiast wyskoczyło mi to na niemieckim internecie, tak zwany Kryształowy Pałac. Nie wiem, czy znacie w ogóle ten temat, ale jest to temat też bardzo ważny. No, sama nazwa pałac, nie? To jest bardzo symptomatyczna. Kryształowy, no, bardziej by pasował diamentowy. Ale są kryształowe. Nie tak dawno jeszcze oglądałam na pewnym kanale amerykańskim film, który pokazywał właśnie te kryształowe pałace, których było kilka w Europie zwłaszcza i wszystkie one zostały zniszczone. Akurat ten w Lipsku, który tutaj Państwu pokazuję, ja zalinkuję Państwu tą niemiecką Wikipedię, kto chce to niech sobie przetłumaczy. Natomiast on właśnie w czasie II wojny światowej, centrum Lipska, cała starówka z przepięknymi artefaktami naszej wspaniałości, wszystko to zostało zbombardowane i zniszczone. To wy się zagłębcie w tym, bo słuchajcie, no też musicie coś pogrzebać i poszukać, nie? Natomiast te kryształowe pałace, było ich kilka i tak jak z tego już niestety nieistniejącego, więc musicie mi uwierzyć na słowo albo sami szperajcie, co wam proponuję. Sami szperajcie i bardzo proszę, jeśli ktoś znajdzie właśnie na ten temat coś ciekawego, a konkretnie na temat tego, że w każdym kryształowym pałacu były specyficzne organy piszczałkowe, to bardzo proszę, przyślijcie nam na maila. Bo ja na tą informację natrafiłam na tym właśnie kanale, który już niestety nie istnieje. Każdy z tych pałaców właśnie kryształowych miał właśnie te organy piszczałkowe, które według autora tego materiału, który obejrzałam, prawdopodobnie wydobywały z siebie najpiękniejszy, najczystszy dźwięk. A my już dziś wiemy, że tu nie chodziło właśnie o ten czysty dźwięk, ale to chodziło o dźwięk, którym się broniliśmy i który właśnie poprzez fale dźwiękowe no po prostu nas bronił. Słuchajcie, tych pałaców kryształowych natrafiłam w Madrycie, który też nie napisano jak zniszczono, natomiast napisano, że zniszczono i odbudowano. Tutaj oczywiście mamy typowy kształt kopułka z... jak to nazwać? No, kształt kopułkowy, który służył do ściągania energii z
Pałacu Niebocentrycznego, tutaj też jeszcze mamy tutaj z Hiszpanii. Natomiast, o tutaj mamy z Wielkiej Brytanii. I też mnie bardzo zaintrygował. To jest akurat jakaś wystawa chyba była organizowana w tym Kryształowym Pałacu. Ja myślę, że oni nakłamali strasznie, słuchajcie, w tych opisach oficjalnych o tych Kryształowych Pałacach. O, tutaj mamy ten angielski Kryształowy Pałac. Słuchajcie, dlaczego do niego o nim mówię? Spalono go nie tak całkiem dawno, przed II wojną światową bodajże, w 36 roku. Tak, w 36 roku spalono go, słuchajcie, to była konstrukcja stalowo-szklana. I to mi przypomina od razu, słuchajcie, kwestię WTC. Tam spalono beton, wywalono w powietrze, tutaj podpalono, to musieli naprawdę użyć czegoś konkretnego, żeby spalić stal i szkło. I z tego co wiem, to one wszystkie pałace kryształowe zostały spalone. Właśnie wiem z tamtego filmu, który już niestety nie istnieje. Ale dlaczego mówię o tym angielskim Kryształowym Pałacu? Ponieważ Winston Churchill, który się przyglądał ze 100 000 innych ludzi, który przyglądał się właśnie temu pożarowi, którego nie byli w stanie w ogóle opanować, ale nie chcieli. Ale miał wtedy powiedzieć, że jest to koniec pewnej ery. Wiecie, jaka to była era? Oni całkowicie wiedzieli, że wytrą wtedy z nas pamięć, pokonają nas strachem, wiedzieli, że złożyli mnóstwo ofiar. Czy się wtedy to Churchill wiedział, że dopiero tak będzie. I wiedzieli, że era Polan się skończyła, bo kiedy nasze wspaniałe hiperborejskie twierdze gwiazdy funkcjonowały tak, jak miały funkcjonować, byliśmy naprawdę potęgą. Tak to wyglądało. Także jeśli chodzi o Kryształowe Pałace, jeśli one miały rzeczywiście te organy, które, jak już wiemy, służyły do jakiejś obrony, były niebezpieczne dla systemu. Słuchajcie, wiecie co, dzieje się tutaj rzecz niebywała. No. Znikają mi zdjęcia i już widzę, że mam mniej niż miałam, ale to już jest nieistotne, bo tak naprawdę to chyba praktycznie by było tyle, co chcieliśmy Państwu powiedzieć. Tutaj mam taką ciekawą grafikę. Dziękuję, Robert, za tą grafikę. To jest po francusku, ja nie wiem, jak to odczytać. La conquête du pole. Słuchajcie, spójrzcie na tej grafice, co tu jest. Tu mamy kulę ziemską. A la conquête to jest walka o pole. Przyjrzyjcie się tej grafice. To jest potwierdzenie, że Ziemia to jest pole. No słuchajcie, czasem można znaleźć takie perełki, także dziękuję jeszcze raz Robertowi. Myślę, że w kolejnej części, bo tak, kolejne części o twierdzach w gwiazdach jeszcze będą, ponieważ szukam informacji na temat podziemnych tuneli, które prawdopodobnie łączyły wszystkie twierdze gwiazdy. Być może są to też właśnie te korzenie drzew Edenu, że mogliśmy się poruszać pod ziemią między jedną a drugą twierdzą gwiazdą. Prawdopodobnie tak było, jeszcze nie znam konkretów, ale co ma wyjść, to wyjdzie dzięki Atta Niebocentrycznemu. A myślę, że zrobimy w międzyczasie przerywnik i powiemy Państwu o pewnych bardzo ważnych kwestiach związanych właśnie z tym, co teraz się dzieje w przestrzeniach i co ma oddźwięk tutaj w świecie fizycznym i co chyba każdy z Was, szczerych hiperborejczyków, odczuwa. Chcę to powiedzieć. Hiperborejczycy, Polanie, tak. Draki i Atti. Tak. Dzieci naszego Atty. No dobrze, to chyba tyle.
na dziś. Do usłyszenia. Do usłyszenia.